Cześć Roxano, znajdujemy się dzisiaj na premierze filmu Tajemniczy Ogród, w którym masz przyjemność dubbingować główną rolę. Powiedz nam, jak wyglądała praca nad dubbingiem właśnie przy tym filmie. A więc na początku wysłałam próbkę swoich możliwości dubbingowych do produkcji. Nagraliśmy to w studium, to był taki fragmencik filmu, żeby produkcja mogła sprawdzić, czy w ogóle nadaje się do głównej roli. I okazało się, że tak, więc tak to się zapoczątkowało. Później nagrałam już cały film. Zajęło nam to w sumie 2 dni, więc myślę, że niedużo, nie był to długi okres realizacji. I wielkie doświadczenie dla mnie, super, w ogóle, że mogłam wziąć udział. Rozumiem, czyli tylko 2 dni, tak? Trwała praca nad dubbingiem do całego filmu? Tak. Wow, no to musiał być to bardzo intensywny czas pracy pewnie. 12 godzin na planie, sobie wyobrażam, w studiu nagraniowym, jeśli chodzi o dubbingowanie. Tak, ale było bardzo przyjemnie, bo ekipa, z którą pracowałam, naprawdę udzieliła mi cennych rad, przez co to wszystko tak sprawnie poszło. Rozumiem, czyli jak jest profesjonalistka na planie, to wszystko idzie gładko i fajnie. A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o ten film, Tajemniczy Ogród, co będziemy mogli właśnie zobaczyć w filmie? Czy możesz nam jakieś takie małe smaczki zdradzić, widzom? Nie chcę zbytnio tutaj spoilerować, ale powiem tylko tyle. Musicie koniecznie obejrzeć ten film, bo jest to bardzo wzruszająca i taka ta powieść, w ogóle ta historia bardzo dużo uczy, daje do myślenia. Jest to cudowny film. Ten, kto czytał lekturę, to pewnie zna tą historię mniej więcej. Troszkę się różni od lektury i od starszej wersji filmu, ale jest naprawdę cudowny. W ogóle to jest produkcja twórców Harry'ego Pottera i Paddingtonów, także no nie może być inaczej niż pięknie. No tego się też spodziewamy po twórcach filmu. A powiedz jeszcze coś o postaci, którą właśnie miałaś przyjemność dubbingować. Mary jest właśnie, ja się mogę z nią utożsamić, powiem szczerze. Ona jest taka odważna, ale z drugiej strony też jest taka wrażliwa bardzo. Dużo przeżyła, ale sobie z tym radzi świetnie i pokonuje te przeciwności losu. Rozumiem, to jest ważne w dzisiejszych czasach, żeby pokonywać te trudności losu, ale oprócz dubbingowania też również śpiewasz piosenkę, która właśnie promuje film. I proszę mi powiedzieć coś o tym singlu. Stworzyłam go przy współpracy z Marcinem Pawłowskim, Pawwicem. Była to cudowna współpraca. Również tekst... Magda Bereda chyba, tak? Tekst. Tak, właśnie miałam mówić, że twórczynią tekstu jest również Magda Bereda i Bartosz Zimiński, więc takim składem stworzyliśmy ten utwór. Uważam, że jest to utwór, który się idealnie wpisuje w klimat filmu. Jest to właśnie taki tajemniczy utwór. Pełno w nim takiej magii. Ja osobiście uwielbiam takie klimaty. No, jeśli chodzi o tekst, to w sumie wątkiem tego tekstu, jakby interpretacją, też jest tajemnica, więc też nie chcę tutaj za bardzo mówić, bo tak się naprawdę wczuliśmy w ten tekst. No i powstało. Ja słuchałam tekst piękny, oczywiście swoim wokalem, bardzo ładnie i też właśnie teledysk fajnie wpasował się w klimat tego filmu, więc wszystko przemyślane. A jeśli chodzi o twoje plany jeszcze na ten rok, czy możemy spodziewać się jeszcze jakiegoś singla od ciebie? Tak, myślę, że tak. Jak się wyrobimy, to myślę, że w listopadzie będzie nowa piosenka, mam nadzieję. Kawałek piosenki nam zanucisz, tajemnicę, jeśli można. Dałam ci coś więcej niż sam mogłeś przeżyć. Super, w takim razie czekamy z niecierpliwością na nowy singiel w listopadzie i życzymy wszystkiego co najlepsze i zabieramy się za oglądanie filmu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.